Radliński magistrat przystępuje do opracowania nowej strategii zrównoważonego rozwoju miasta Radlin. Dokumentu, który będzie obowiązywać aż do roku 2030. To jest chyba najważniejszy strategiczny dokument, który później wyznacza wszystkie nasze działania na przyszłe lata. On jest kluczowy m.in. przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, czy to unijne, czy krajowe. Zawsze warto mieć pewne odniesienie do tej strategii. Strategii, którą magistrat chce budować razem z mieszkańcami. Głos mieszkańców zawsze jest dla nas bardzo ważny i chętnie się w niego wsłuchujemy, mówi Marek Gajda, rzecznik Radlińskiego Urzędu Miasta. Tak było przy pierwszej strategii, tak było przy jej aktualizacji. No, niestety teraz z racji pandemii nie możemy zaprosić mieszkańców na warsztaty. Pozostają nam narzędzia online, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców do wypełnienia krótkich ankiet, które są na naszej stronie. To jest ankieta, która nie zajmie więcej niż 10 minut, a odpowie na bardzo ważne pytania, jeśli chodzi o przyszłość Radlina. Warto podkreślić, że osobną wersję ankiety przygotowano dla młodzieży, której głos również ma zostać odzwierciedlony w strategii zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy na razie na etapie wstępnych warsztatów, także spokojnie myślę, że jeszcze ten miesiąc, jeszcze początek grudnia to jest ten czas, kiedy te ankiety będą spływać do momentu, kiedy uzyskamy ilość, która będzie nas satysfakcjonowała, że stwierdzimy, że jest to bardzo reprezentatywna grupa, także spokojnie myślę, że najbliższe tygodnie, a nawet miesiące można wypełniać te ankiety. Link do ankiety można znaleźć w mediach społecznościowych miasta Radlin.